W Teatrze Dramatycznym w Warszawie, w Pałacu Kultury, w Instytucji Kultury utrzymywanej przez Miasto Stołeczne Warszawa z podatków warszawiaków, zamiast marnowania pieniędzy na takie głupoty jak kanalizacja i wodociągi, można zobaczyć niezwykle interesujący dzieło sztuki. Dzieło sztuki nazywa się Wilgotna Panienka. Przedstawia waginę w pelerynce, ewidentne nawiązanie do Matki Boskiej. Takie połączenie bluźnierstwa i katolicyzmu, czyli klasyczny motyw w sztuce nowoczesnej. Pokażę Państwu, jak ta rzeźba naokoło wygląda. Szanowni Państwo, od wielu lat powtarzam, że pieniądze powinny zostawać w kieszeniach podatników, a nie być wydawane na sztukę nowoczesną. Tym bardziej wtedy, kiedy sztuka nowoczesna szerzy nienawiść i agresję w stosunku do jakichś grup, na przykład do katolików. Dlatego bardzo mi się nie podoba ta inicjatywa, nie podoba się mi to, że moje pieniądze, które płacę w podatkach dla Miasta Stołecznego Warszawy, nie idą na wodociągi i kanalizację, na to, że kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Warszawy nie ma dostępu do ubikacji, a pieniądze są marnowane właśnie na takie ekspozycje szerzące agresję i nienawiść do chrześcijaństwa. Dziękuję Państwu bardzo, Jan Podakowski.